Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają. Oto Słowo Pańskie. Bracia i siostry, święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zachęca nas do zastanowienia się, jak Maryja, wypełniając swoje ziemskie życie, została wzięta do nieba z ciałem i duszą i została wywyższona przez Pana jako Królowa nieba i ziemi. Ten dogmat, podstawowa prawda naszej wiary chrześcijańskiej, jest powszechnie celebrowany we wszystkich parafiach katolickich w całej Europie, we Włoszech i Chorwacji, a także w innych krajach europejskich. Niebowzięcie jest świętem narodowym, ale niestety w wielu krajach protestanckich sytuacja jest zupełnie inna. Na przykład w dalekiej Australii, skąd pochodzę, jutrzejsze świętowanie, a nawet wśród katolików, mija jak zwykły dzień. Wniebowzięcie tam jest dniem roboczym i zdecydowana większość australijskich katolików nie obchodzi święta naszej niebieskiej królowej. A to naprawdę wielka szkoda, bracia i siostry, bo święto wniebowzięcia świętujemy nie tylko wywyższenie Najświętszej Maryi Panny, ale także własne, czyli wywyższenie każdego chrześcijanina. Przez chrzest wszyscy uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa. A w ostatnim dniu, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, On przekaże Królestwu Bogu i Ojcu. Jeśli uznamy się za godnych, zostaniemy powołani, by być duszą i ciałem wieczności z drogim Bogiem. Tylko w przeciwieństwie do nas, Maryja, która była wolna od grzechu pierworodnego i pozostała czysta przez całe życie, wypełniwszy swoje ziemskie życie, natychmiast została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Więc kiedy my umrzemy, nasze ciało rozpadnie się z powodu grzechu. Ale kiedy nasza dusza pójdzie na spotkanie z Bogiem po pewnym czasie w czyśćcu, będzie czekać, aż Jezus ponownie przyjdzie, aby ponownie połączyć się ze swoim uwielbionym ciałem. Oznacza to jednak, że w dniu ostatecznym Bóg przywróci naszym ciałom niezniszczalne życie i połączy je z naszymi duszami, co czyni mocą zmartwychwstania Jezusa. Każdy z nas,
który uznany będzie za godnego w dniu ostatecznym, zmartwychwstanie z własnym ciałem, które mamy teraz. Tylko to ciało zostanie przemienione w piękniejsze, chwalebne ciało duchowe. Dlatego bracia i siostry, Maria Magdalena nie od razu rozpoznała Jezusa przed grobem, ponieważ po zmartwychwstaniu Jego ciało zostało przemienione i jako takie było jednak inne niż wcześniej. W ten sposób bracia i siostry, w niebowzięcie Maryi, a także nasze zmartwychwstanie z duszą i ciałem do chwały niebieskiej ukazuje wielką godność każdego ludzkiego życia. Stąd nasz obowiązek szanowania własnego ciała, ale także ciała innych, zwłaszcza chorych, małych i starszych, którzy nie są w stanie o siebie zadbać. Niewątpliwie, bracia i siostry, najbardziej bezbronnymi ludźmi w dzisiejszym społeczeństwie są małe, nienarodzone dzieci. Współczesna nauka jasno pokazuje nam, że życie ludzkie zaczyna się już w momencie poczęcia. W ten sposób potwierdza to, czego uczy nas Kościół od początku, że życie ludzkie zaczyna się, gdy dusza zostaje wlana w ludzki owoc, owoc przy poczęciu. Przez aborcję niszczy się małe ciało nienarodzonego dziecka, które, jak uczy nas jutrzejsza uroczystość, jest również przeznaczone do niebiańskiej chwały. Bracia i siostry, czasami dziwię się, że tak wielu Chorwatów szanuje święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i pomimo tego są aborcje i bardzo mała liczba dzieci w naszych chorwackich rodzinach i nadal pozostaje to wielkim problemem wśród Chorwatów. Zdecydowana większość młodych małżeństw nie ma nawet chęci posiadania więcej niż jednego lub dwojga dzieci. Wskaźnik urodzeń, czyli liczba urodzonych dzieci wśród Chorwatów, stale spada. Bracia i siostry, wierny, który szczerze kocha Maryję, powinien też tak samo kochać dzieci urodzone i nienarodzone. Bracia i siostry, Maryja jest wielką, wielką Matką Bożą, ale nie mielibyśmy racji, gdybyśmy doszli do wniosku, iż Maryja była jakąś uprzywilejowaną osobą lub że Bóg oszczędził ją i kochał bardziej niż innych ludzi, chociaż poczęła przez Ducha Świętego. Według wszelkich zewnętrznych oznak młoda Maryja została brzemienna, zanim poślubiła oblubieńca Józefa. W oczach wielu była to wielka hańba. A wszystko to było dla niej trudne, zupełnie nieplanowane, ale odważnie przyjęła swoje nienarodzone dziecko, mówiąc pokornie do drogiego Boga: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I chociaż była młoda, brzemienna, jeszcze bez męża, kiedy usłyszała, że jej krewna Elżbieta spodziewa się dziecka,
nie myślała już tylko o sobie i swojej trudnej sytuacji, ale natychmiast poszła jej z pomocą, wiedząc, że Elżbieta już ma swoje lata i że ten stan błogosławiony jest ryzykowny. Chciała się nią opiekować aż do narodzin małego Jana Chrzciciela. Pomimo trudnych warunków obu stanów błogosławionych, Maryja pozdrawia Elżbietę. Maryi, Elżbieta pozdrawia ją. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy. Świadczą nam wyraźnie, jak radośnie i wdzięcznie wobec Boga przyjęła sercem swoje i nienarodzone dziecko Elżbiety. Bracia i siostry, we wczesnej ciąży młoda kobieta często doświadcza uczucie zagubienia, niepewności, nawet lęku. Wtedy każda matka najbardziej potrzebuje pocieszenia, akceptacji, zrozumienia. Szuka wsparcia, aby kontynuować swoją ciążę, ponieważ z natury chce zostać matką swojego nienarodzonego dziecka. Niestety, w dzisiejszej kulturze śmierci wielu uważa, że jedynym rozwiązaniem jest unikanie ciąży i aborcja, czyli zabicie nienarodzonego dziecka. W wielu chorwackich szpitalach i gabinetach ginekologicznych istnieje duży nacisk na kobiety, aby nie rodziły dzieci, a nawet aby dokonywały aborcji swoich dzieci. Bracia i siostry, przyjście noworodka na świat jest zawsze wielką ofiarą, ale jest też wydarzeniem, które każdy prawdziwy wierny, a zwłaszcza czciciel Wielkiej Matki Bożej, powinien weselić. Najwięcej zasług podczas narodzin dziecka ma jego matka, która cierpliwie nosiła je pod swoim sercem od poczęcia. Ojciec dziecka, jej najbliżsi krewni, lekarz i my wszyscy powinniśmy mocno wspierać każdą brzemienną kobietę i pomagać jej w tym, aby urodziła swoje małe dziecko. Zwłaszcza przedstawiciel religijny powinien być życzliwy i miłosierny dla każdej kobiety w ciąży, mającej męża lub nie mającej męża, obojętne. Najważniejsze jest to, aby nienarodzone dziecko się urodziło. Bracia i siostry, jeśli nie możemy wiele pomóc materialnie, to przynajmniej możemy pomóc moralnie słowami miłości i wsparcia, pocieszenia oraz duchowo przez naszą modlitwę. I taka jest prawdziwa wola Boża, ponieważ wniebowzięcie Maryi, a także nasze zmartwychwstanie z duszą i ciałem do chwały niebieskiej ukazuje wielką godność każdego życia ludzkiego, narodzonego i nienarodzonego. Amen.